dzisiejszych czasach napisy dodawane do filmów są bardzo użyteczne i dosyć bardzo istotne. Dzięki nim ktoś może oglądać wasz film bez dźwięku, a także przyczynią się do tego, że ktoś może oglądać wasz film znacznie dłużej, przez co będzie generował lepsze wyniki. Nie oszukujmy się, dodawanie kreacji jest bardzo trudne, a do tego czasochłonne. Dlatego dzisiaj pokażę ci, jak zrobić to automatycznie na komputerze, a jeżeli nie masz komputera, to na telefonie. W tych przypadkach będziemy działać w aplikacji Kapka. Miłego oglądania. A więc okej, na porządku, zrobimy to sobie na komputerze, więc odpalamy właśnie nasz program Kapka. Pamiętajcie też, że żeby to zadziałało tak, jak ja właśnie wam tutaj pokazałem, no to zaaktualizujcie sobie ten program do najnowszej wersji. Tymczasem my klikamy sobie New Project i właśnie stworzył nam się nowy projekt. Klikamy Import i właśnie przesyłamy sobie nasz filmik, do którego chcemy właśnie te napisy dodać. W moim przypadku będzie to właśnie ten filmik. No i klikamy sobie w opcję z naszym tekstem, a następnie klikamy sobie tą opcję. Mamy tutaj takie coś i oczywiście język. Musimy sobie zmienić na polski. W najnowszej aktualizacji jest już tutaj właśnie język polski, więc spokojnie, po prostu sobie zaktualizujcie to. No i teraz klikamy sobie tutaj Generate i właśnie to nam się już tutaj właśnie, te napisy nam się tutaj generują. I tym sposobem, jak widzicie, tutaj na tym pasku już nam się te napisy tutaj właśnie zrobiły. No i generalnie akurat u mnie to nie wygląda za dobrze, ponieważ jest to takie białe, się zlewa z moją koszulką. Ale oczywiście macie tutaj wiele styli tych napisów, które właśnie są już tutaj zanimowane i w ogóle. I ja na przykład sobie powiedzmy wezmę to. I jak widzicie, teraz już te napisy wyglądają o wiele lepiej. Aczkolwiek właśnie możecie się pobawić, jak właśnie te napisy mają wyskakiwać i generalnie jak mają wyglądać. I powiedzmy, ja sobie właśnie wezmę taki styl i teraz właśnie wyraz po wyrazie nam to fajnie animuje. Mimo że to jest tak to zrobione, że jest parę zdań, to właśnie tutaj jak widzicie, wyraz po wyrazie nam tutaj to fajnie animuje i właśnie mamy to zrobione. Jeżeli właśnie wybierzemy sobie jeden styl, to na tych wszystkich już tutaj warstwach nam to właśnie się wybierze. I właśnie cała magia polega na tym, że nie musimy się męczyć ręcznie, tworzyć tekstu, animować go, a następnie właśnie zmieniać jego wygląd i tak po kolei, co jest bardzo czasochłonne, tylko właśnie praktycznie jednym kliknięciem generujemy sobie napisy, a następnie wybieramy sobie jakiś styl i to nam się nakłada na wszystkie te warstwy z tekstu, więc generalnie jest to bardzo proste. Oczywiście nie zapomnijcie o tym, że ten tekst możemy sobie tutaj jeszcze przesuwać i w ogóle w zależności od tego, gdzie chcecie właśnie, żeby on był, powiedzmy może być na przykład tutaj na tej szafie, możemy też sobie tak zrobić i teraz jeżeli już go przesuniemy sobie tą jedną naszą warstwę z tekstem tutaj, to już automatycznie przesuną się wszystkie. Polega to na tym, że jeżeli coś zrobimy na jednej warstwie, to już się zrobi na wszystkich warstwach. I mam nadzieję, że generalnie rozumiecie mnie. Oczywiście jeszcze tak dodawając, jeżeli sobie wejdziemy w Basic i mamy tutaj Apply to All, no to możemy sobie, jeżeli tutaj macie jakiś błąd, jeżeli wam to trochę źle wygenerowało, to tutaj możecie oczywiście sobie to zmienić i napisać poprawnie, tak jak właśnie ma być. Więc jeżeli wam źle wygeneruje, to oczywiście tutaj możecie sobie jeszcze pozmieniać. Tutaj możemy jeszcze się pobawić tym wielkością tej naszej czcionki. Tutaj możemy jeszcze zmienić czcionkę, kolor i w ogóle. Więc jeżeli wam jeszcze coś nie pasuje, to możecie to sobie wszystko pozmieniać i poustawiać tak, jak właśnie wam się tylko podoba. A więc okej, tak się to właśnie robi na komputerze, tak się właśnie dodaje te całe napisy, te automatycznie wygenerowane napisy. Tymczasem teraz warto by było przejść sobie do telefonu. A na telefonie robi to się tak samo, ponieważ klikamy sobie tutaj właśnie nowy projekt, wybieramy sobie filmik właśnie, który tutaj chcemy sobie dodać. W moim przypadku będzie to ten film. No i generalnie tutaj musimy też sobie klikamy w tekst, klikamy sobie automatyczne podpisy i język akurat ja tutaj aktualizowałem i niestety w tym przypadku tutaj nie ma, jak widzicie, polskiego. Aczkolwiek wybieramy sobie język rosyjski i klikamy generuj. Oczywiście musimy też chwilę poczekać, aż tam się wygeneruje. Dlaczego wybrałem rosyjski? Dlatego, że jakby on, dlatego, że ten język spośród tych, które tam mamy, jest najbardziej podobny do języka polskiego i po prostu łatwo nam wyłapie te wszystkie zdania, tylko że po prostu po rosyjsku. I teraz sytuacja wygląda tak, że klikamy sobie właśnie w te nasze napisy, klikamy tutaj sobie tą kredkę i na początku ja bym sobie tutaj wszedł w szablony i wybrał sobie jakiś fajny szablon. W moim przypadku powiedzmy, ja będę chciał, żeby to było to i właśnie tak to było po wyrazie. I teraz patrzymy sobie, co ja tutaj właśnie dokładnie powiedziałem. A więc okej, pokażę wam teraz. Klikam sobie tą kredkę i właśnie sobie to zmieniamy. A więc okej, pokażę wam teraz, okej? No i jak widzicie, tutaj już mamy, po prostu zmieniliśmy sobie na polski i właśnie te napisy też tutaj tak mamy. Więc generalnie na tym to polega. I tutaj też mamy po rosyjsku wyłapane jakieś zdanie. I patrzymy sobie, co ja tutaj powiedziałem, jak dodawać. Klikamy sobie i wpisujemy jak dodawać. Musimy sobie właśnie tutaj to pozmieniać na polski. Właśnie tym sposobem, patrzcie, mamy już tutaj właśnie zrobione te napisy, tylko musimy sobie pozmieniać na polski. I właśnie wygląda tak samo jak na komputerze, robi to się praktycznie tak samo, tylko że właśnie musicie sobie wziąć na rosyjski, to wam wyłapie mniej więcej ten język rosyjski wam powinien najlepiej wyłapać te zdania, co tam mówicie. I po prostu z tego rosyjskiego sobie tam przejeżdżacie i zmieniacie to sobie na polski. Mimo tego szybko da się naprawdę pozmieniać na ten język polski, zajmuje to naprawdę kilka chwil i tym sposobem macie fajne, automatycznie wygenerowane napisy.
zamiast męczyć się i robić na przykład parę godzin. Dlatego zrobione tylko i wyłącznie na telefonie. Tym sposobem nauczyliście się dodawać napisy do swoich filmów. Jeżeli ci to pomogło i się spodobało, to zostaw suba i dołącz do grupy widzów subskrybujących ten kanał, bo z czasem będzie tutaj się pojawiać jeszcze więcej, będą jeszcze fajniejsze rzeczy i naprawdę szkoda by było, jakbyś to przegapił. Właściwie dopiero z tym wszystkim zaczynamy. Tymczasem ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie i co? Do zobaczenia.